Znajdź pierwiastki wielomianu p od x, a p od x jest tutaj dany. Jest iloczynem dwóch takich czynników. Pierwszy jest wielomianem czwartego stopnia, a drugi jest kwadratem dwumianu, czyli drugiego stopnia, czyli razem p jest wielomianem szóstego stopnia. No i co to są pierwiastki wielomianu? Więc pierwiastki wielomianu, może przypomnijmy, pierwiastki wielomianu p od x, to co to jest? To są miejsca zerowe. To są jego miejsca zerowe. Miejsca zerowe. No czyli to są rozwiązania równania p od x równe 0. Czyli musimy rozwiązać równanie p od x równe 0. No i chodzi nam tutaj o, nie jest to napisane, o rzeczywiste pierwiastki tego równania. Czyli napiszmy to równanie 3x do czwartej minus 8x do trzeciej plus 15x minus 40 razy 3x minus 8 do kwadratu ma być równe 0. Oczywiście tutaj nie ma sensu wymnażać tych nawiasów, dlatego że jak wymnożymy, dostaniemy równanie szóstego stopnia, więc nie bardzo wiadomo, jak je rozwiązać. W ogóle nie ma ogólnych metod na rozwiązywanie równań szóstego stopnia. Ale tutaj widzimy, że mamy iloczyn dwóch czynników. No to iloczyn jest równy 0 wtedy, kiedy jeden z nich jest 0. Czyli to równanie jest równoważne następującemu warunkowi, że 3x do czwartej minus 8x do trzeciej, czyli jeden czynnik jest równy 0, tak? lub drugi. Lub 3x minus 8 do potęgi drugiej jest równe 0. Zajmijmy się może najpierw tym, bo to jest łatwiejsze. Czyli co? Tutaj mamy kwadrat pewnej liczby jest równy 0. No ale kwadrat liczby jest równy 0 to jest to samo, co powiedzieć, że sama liczba jest 0. No? Tylko kwadrat 0 jest 0. Wobec tego 3x minus 8 musi być 0. No to jak do obu stron dodamy ósemkę, podzielimy przez 3, no to x to jest 8 trzecich. Aha, czyli znaleźliśmy jedno rozwiązanie naszego równania, czyli jeden z pierwiastków naszego wielomianu, x równe 8 trzecich. Popatrzmy teraz na to drugie równanie. Czyli tu mamy wielomian czwartego stopnia, więc znowuż chyba nie znamy tutaj ogólnej metody. Czyli istnieje taka metoda, ale nie będziemy jej tutaj stosować. Mianowicie popatrzmy, czy nie można jakoś zapisać tego wielomianu w postaci iloczynowej i wtedy dostaniemy znowuż jakieś niższego stopnia wielomiany, niższego stopnia równania. Czyli tak, no popatrzmy na te dwa czynniki. Tu jest 3 i 15, więc jak wyłączymy 3x, może napiszę 3x do czwartej plus 15x. Jeżeli wyłączymy 3x, to dostaniemy ile? X do trzeciej plus 5. A tu mamy 8x do trzeciej i 40. Czyli te drugie dwa czynniki, zobaczmy, minus 8x do trzeciej minus 40, a 40 to jest 5 razy 8. Czyli jeżeli tutaj wyłączymy minus 8, to zostanie nam x do trzeciej plus 5. Aha, czyli będziemy mogli potem z obu tych czynników wyłączyć x do trzeciej, z obu składników wyłączyć x do trzeciej plus 5, no i dostaniemy wtedy ten wielomian w postaci iloczynowej. Czyli tak, czyli piszemy naszą lewą stronę 3x razy x do trzeciej plus 5 minus 8 razy x do trzeciej plus 5. To jest lewa strona naszego równania, równe 0. No to teraz co? Teraz wyłączamy x do trzeciej plus 5 i zostaje nam co? 3x minus 8. O! I nasze równanie tutaj jest w postaci x do trzeciej plus 5, 3x razy 3x minus 8 jest równe 0. No to znowuż to jest iloczyn dwóch czynników. No i teraz iloczyn jest 0 wtedy, kiedy jeden z tych czynników jest 0. Czyli tutaj mamy ponownie x do trzeciej plus 5 równe 0 lub 3x.
No tak, ale to jest to samo, co tutaj, prawda? To nie jest nic nowego, nie dostaniemy nowego pierwiastka. To jest ten sam pierwiastek x równe 8 trzecich, więc popatrzmy tutaj. Czyli x do trzeciej jest równe minus 5, czyli x sam jest równy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 5. Prawda? Pierwiastki nieparzystych stopni z liczb ujemnych możemy wyciągać, no i to jest po prostu minus pierwiastek trzeciego stopnia z 5. No i tam pierwiastek trzeciego stopnia z 5 to na kalkulatorze łatwo sobie zobaczyć, że to jest około minus 1,71. No dobrze, czyli mamy drugie rozwiązanie naszego równania, czyli nasz wielomian ma dwa pierwiastki, 8 trzecich i minus pierwiastek trzeciego stopnia z 5. Czyli jak wygląda rozkład naszego wielomianu na czynniki, prawda? Tutaj mamy, czyli ten, no tutaj ta część, tu ją rozłożyliśmy na czynniki, to było x do trzeciej plus 5 razy 3x minus 8 i tu jeszcze mamy 3x minus 8 do kwadratu, czyli razem nasz wielomian p od x możemy zapisać w postaci takiej. X do trzeciej plus 5 razy 3x minus 8 jedno tutaj i 3x minus 8 do kwadratu, czyli razem 3x minus 8 do trzeciej. No i jak mamy go w takiej postaci właśnie, więc możemy rozwiązać równanie p od x równe 0. Gdybyśmy to wymnożyli, to jak mówiłem, dostalibyśmy równanie szóstego stopnia, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić, dlatego że nie jest tak łatwo. No, są pewne metody, żeby zgadnąć ten jeden z tych pierwiastków, bo to jest pierwiastek wymierny, ale generalnie no, równanie szóstego stopnia nie ma ogólnych metod na rozwiązywanie takich równań.